I swore to uphold the tenets of the Creed. To never compromise the Assassin Brotherhood. To stay my blade from the flesh of the innocent. I was a damned fool. Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand, and to do so from now until death, whatever the cost? I do. You are now a Templar. I had such hopes for you, Jay. Die as a traitor! Who are you to decide what city falls next? Right or wrong, Shay, you betrayed the Brotherhood, Achilles, and me. I will not let you destroy everything we have built! This mad grab for power, it ends now. Siemanko moi widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Rogue. Kontynuujemy nasze tutaj poczynania, 42% mamy. Teraz płyniemy do naszej misji kolejnej. Gdzie my tu jesteśmy? Yes. Północny Atlantyk. Do you know why so in... Znowu będzie taka scenka, słuchaj, gadają. Wiecie co, a my sobie płyniemy jeszcze w międzyczasie, tutaj sobie to weźmiemy. Idę seamanship is second to none. And if he was my favorite barmaid in Halifax, he also just became captain of his own man of war. He's also an expert at deciphering secret codes. A man with such a skill is certainly an asset to our cause. The kind of fellow we should welcome in the order, then. Well, he's a friend of mine, but the man has an annoying habit of strict honesty and a total lack of anything resembling guile. Makes it a little hard to keep secret business secret, especially when his mathematical brain is clever at cracking codes. Consider him an ally. Watch what you say. We need help. And up comes a slip sail. Wrong as a horse. I've heard Louisbourg could be a linchpin in the war. If the Royal Navy can take that fort, it'll be clear sailing down the St. Lawrence. Then on to Quebec and Montreal. The tide is turning. General Wolfe will give that craven Montcalm a right thrashing. I've been looking forward to that since Fort William Henry. With this bloody war over, we'll finally bring order to this damned continent. I fear it would take more than that, friend. There she is! The HMS Pembroke. Captain James Cook's ship. She's a beauty. Man of war. Fully up. We should bring the Morrigan alongside. Master Kenway will surely be waiting. Welcome aboard, gentlemen. Good to see you again, Captain. Captain Shay Cormac? Captain James Cook. Pleased to make your acquaintance. Pleasure's mine, sir. Captain Cook uncovered a rather distressing stratagem, which I fear confirms our own intelligence. Indeed. As we speak, our Royal Navy fleet is on its way to Louisbourg. However, the French have drawn up a preemptive strike against it. If they launch this attack... Obviously, we cannot allow that to happen. Gentlemen, the Battle of Louisbourg could very well be the turning point which will finally bring this war to a close. I don't know about you, but I've had enough of war. Then may I suggest you take the wheel, Captain Cormac? I think you might enjoy piloting a vessel with real, firepower. I believe I shall, Captain. Thank you.
O kurde, będziemy sterować tym liniowcem. I ja pierdzielę po raz kolejny w Assassin's Creed 4 też żeśmy sterowali liniowcem, a teraz też będziemy sterować liniowcem. Zobaczcie to. Wolf, Lawrence and Whitmore lead the three divisions of the Royal Navy. Ja pierdzielę. Who's their commander? Major General. Teraz normalnie można sterować liniowcem, nie? Dlaczego byśmy kupowali coraz lepszy statek, zaczęliśmy od tych mniejszych, coraz lepszy. Na końcu byśmy mieli taki ogromny statek, nie wiadomo, jeszcze w międzyczasie byśmy ulepszali ten statek, to byłoby ciekawe, na przykład, że pierwsze byśmy dostali jakiś kiepski tam statek i byśmy go ulepszali, jakby ulepszyliśmy na maksa, to można byłoby większy statek, większy i na koniec właśnie takim liniowcem. Super by tak było, tak było, ale taki statek zrobili, ciągle mamy ten sam smokręt. Nie trafiłem, ale ciężko się nim kręca, dosyć mega wolny jest. No i to na blisko to już jest tak wypaliła, no bo to nie mogę, o zobaczcie, jest pod takim kątem ten mały stateczek, że nie mogę, chyba że tak. No, ale już trochę straciłem życia. Zobaczymy, co tu mamy. Płyniemy dalej. O, już poznajemy ten statek. To jest ten właśnie, jak on się nazywał? Ten ze Freedom Cry, Adewale. Adewale właśnie taki statek miał. I właśnie miałem też taki stateczek, Adewale. To jest główny bohater z gry Freedom Cry. Fire ships! Should they break through, they would devastate our fleet. We'd better not let that happen. I recognize that vessel, sir! It's the Experto Predator! Adewale. How fortunate he is that we have other priorities. Great. We have to get rid of those fire ships. We're right in their path! We have to sink that fire ship or get out of their way! Musimy to bronić. More fire ships! Aha, to są te, co jak one nas wlecą, to wybuchamy. Dalej przeładujcie. Dobra. Ready to fire, sir! More enemy ships, sir! And more fire ships! This is hopeless. Perhaps it would be wiser to fall back. War and wisdom don't always mix, Captain. Jeszcze ich więcej jest. This isn't over yet, lads. Man the cannons! Dalej nie mogę płynąć. Nie, z której strony będzie pierwszy, to to on dosyć długo te moździe przeładuje. Zniszczą i dosyć mocno. Teraz ten statek. Keep your distance! Captain, look! More! Fire! Fire! Fire!
Dobra, dostali. Zobaczcie to. Wszystkie toną statki. No nieźle. There's the Royal Navy! We cleared the way just in time, Captain Cormac. The tide of war is turning! That was quite a crack, wasn't it? It is too soon for celebrations. Adewale is still out Adewale there. Nadal tam czeka, no sure, właśnie. We'll get another turn to dance with him, Master Kenway. O, udało się. Zrobić na 100%. No super. Super, super. I co teraz? Nie wiem. Kenway seems determined to destroy Adewale. Gdzie co? Aha, gdzie to? Dolina rzeki znowu. O kurde, muszę aż tutaj iść. Jak ja mam tam przepłynąć, powiedzcie mi. Z której strony mam tam przepłynąć? Tu? Czy tu? I oby nie z której strony popłynę, to będę musiał po fortu płynąć, nie? Czy obok tego fortu? Nie, to jest siedziba gangu, aby. Ty, to może lepiej z tej strony, bo to jest fort. To lepiej z tej strony płynąć. No ale najbliżej tutaj jest i tak tutaj, nie? Szybko, tak mi się wydaje. To najpierw muszę płynąć, jakby to powiedzieć, tutaj. Dobra, zrobimy tak. No inaczej tego nie widzę, tak szczerze. O jedy. Tak to niestety wygląda. Ten fort, to też nie wiem, czy to jest nasz, tutaj ten fort? Chyba nasz. Kurde, czekajcie, muszę wejść na ten port pierwsze. A jeszcze zobaczcie, jak to ma postępy odnośnie kampanii morskiej. Czekajcie, a to mogę kasę zebrać? Nie, jest bank, jest pusty, wróć później. No to jest kampania morska. No, okej. Okay. No taki irlandzka flaga. Dobra, odblokowałem się coś nowego. Tylko ja tu nie mam teraz jakiegoś statku tu wysłać. Muszę je ponaprawiać w ogóle. Wszystkie statki muszę ponaprawiać. Dobra, damy tutaj. Ten jest najlepszy. A ten. No ten jest najlepszy, fregata. No i na przykład mogłoby być tak, że na początku zaczynamy takim szkunterem. Później będziemy mieć bryg na przykład. Znaczy na początku dostaliśmy, ja bym zrobił tak na przykład, nie, asasyna, że na początku mamy taki mniejszy stateczek, taki jak ten. Ulepszamy, że mamy go ulepszonego na maksa. Możemy wtedy jest możliwość powiększenia go. Wtedy mamy bryga. Też go będziemy musieli ulepszyć też na maksa i dopiero jak ulepszymy maksa, to na przykład będziemy mieć fregatę. Nie, będziemy mieć fregatę, też ulepszamy na maksa, liniowiec, nie? Ja bym tak to zrobił, ale tutaj jednak twórcy zrobili to inaczej. Cały czas mamy tylko jeden statek i tego jednego się cały czas trzymiemy. Wiecie co, ja bym to dał lepiej tam tego. No i to będzie niezła walka. Pominijmy. Zobaczcie, niedługo mi tam to rozwalili. Ryzykownie. Wiecie co, ja zrobię jeszcze jedną bitwę morską. Muszę go naprawić, ten statek, gdzie on jest. To nie są jakieś wielkie koszty, a mimo to lepiej byłoby go naprawić. No dalej, pomnij bitwę. Teraz nie powinno być takich problemów. Bezpiecznie, dobra. No i teraz to możemy wysłać jakiś statek. No, nawet ten możemy wysłać tutaj. Tu też bitwa morska.
Szanse powodzenia małe na razie. To by musiał być liniowiec jakiś. No. Nie wiem, czy i tak mi tutaj statka jednego nie zatopią. Ale spróbujemy. To już jest bardziej... większa ta bitwa. Na szczęście nie zatopili żadnego. Dobra. Ryzykownie, teraz będzie łatwiej już. Bitwa morska. Muszę naprawić ten statek. Mamy tu kilka statków, żeby nie było. W tej bitwie mamy tu kilka statków. Dobra. Zniszczone elegancko. Bezpiecznie już jest. Teraz możemy, jak to jest bezpiecznie, to możemy wysłać jakiś statek. O, na przykład ten. Teraz tak, tu bitwa morska znowu. To już ma 100%, więc możemy tego wysłać. No. Dobra, bezpiecznie już jest. To możemy wysłać jakiś stateczek tutaj. O, na przykład ten. Myśli statek. No i nam to zostało jeszcze do dyspozycji kilka statków, ale no niestety nigdzie to nie wyślę. One wszędzie gdzieś tam już lecą. Tu jeszcze mogę zrobić bitwę morską. Naprawię ten statek. No, wezmę tu jeszcze ten. No, niech walczą. W Assassin's Creed 4 było coś podobnego, ale no niestety wam nie pokażę, bo tam mi nie działało w ogóle. To nie wiem dlaczego, tam jakiś błąd był. Już mówiłem o tym w ostatnim odcinku chyba. Co, ja tu sobie wezmę na naprawdę statek. Rozpocznij bitwę, dobra. Dobra. No i bezpiecznie jest, ok. No i na razie tak zostawiamy. Jeszcze raz pójdziemy do banku, pusty jest, dobra. Wychodzimy stąd. No i no zostało płynąć do misji. Tylko najpierw musimy się okręcić i płynąć w tamtą stronę. Możemy przejąć do siedziby rangu, ale będzie ciężko, tak mi się coś wydaje, bo to jest dosyć trudny teren, więc może być ciężko to przejąć. No ale możemy spróbować, no nie wiem. Czy się uda, czy się nie uda. Dobra, płyniemy. Muszę się tu okręcić jeszcze bardziej. O, cyk. Nie mam też postaci na maksa ulepszonej i nie wiem, jak to tam będzie wyglądało. Co, popłyniemy? No jedy. Jeszcze nawet nam czyhać jakieś statki na nas. No to fajnie, jeszcze bitwę morską będziemy chcieli przerobić. Nie dam tak. No muszę z tym walczyć, bo nie ominę ich w ludzie. Jeszcze jeden strzał. Ty jeszcze żyje. Dobra. Tak jakby się udało też wykończyć, to też bym to wykończył lepiej. Czy się da tak wykończyć? Fire!
za bardzo chce się dać. O kurde. Ej, zobaczcie, on na nas obok też wprowadza. Przeprowadził na nas abordaż. Niedobrze. Bardzo niedobrze, bo za drugiego kapitana. A ja się teraz gdzieś zaciąłem między statkami, nie mogę nic zrobić. O, dobra. Wyszedł na statek, oni zdążyli na mój przejść. Jest to zabójstwo, jak ja mogę zabić, jak oni nie zrobić. Ty, bo coś tu się zrypało. Tak bez. Dobra, teraz tylko tych kolesi pozałatwiać. Odkryłem fajną metodę, taką malinkę. Już o wiele szybciej się załatwia, tak szczerze. No i udało się uratować jakoś. Nawet się nie spodziewałem, że tak to się stanie. No dobra, teraz co z tym statkiem zrobić? Naprawię chyba swój. Bo wysyłać do swojej floty to tak średnio znowu, bo ja już mam takie statki. Zobaczymy, czy tamten jest fregata, czy jaki tamten jest. Drugi. Ryk. Ja bym bardziej poczuwał fregatę albo liniowca. Ale może weźmiemy tego bryga. Tak średnio mi tak patrzy tego bryga. Chyba go poświęcimy. Tego będzie łatwo załatwić. To będzie łatwo. Ja tak losowo strzelam i ktoś tam trafia mnie. W górce nie było, nie miałem tylko 5 strzałów, a tutaj mogę zastrzelać. Mam 20 strzałów, więc mogę spokojnie postrzelać i załatwić wszystkich, nie wychodzę ze swojego statku nawet. No dobra, poświęć ten wrogi statek. Poświęcimy go. Czyli go zniszczymy i weźmiemy resztę, nie? Dobra. Get me some speed! A trzeba tu wejść, żeby sobie blokować szybką podróż w razie co. Trzeba tu podpłynąć. Najlepiej by zlikwidować tych dziadów tutaj. Nie wiem, czy się uda, zapiszę razem. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Załatwić ich. Może nie będzie tak źle, no nie wiem, zobaczymy. Kurwa mać. Odetnij flagę. Flagę mamy... Nie, czekajcie, ja muszę iść w tamtą stronę. To źle poszedłem troszeczkę. W złą stronę poszedłem, tak mi się wydaje. No pewnie, że tak. Tak ciężko było powiedzieć. O, o, tam jest nasz.
A ja muszę jeszcze zniszczyć te. Kurde, to z każdym innym miejscu, nie? Jak to jest w ogóle tutaj? No tak, no pewnie, że to wszystko w innym miejscu. Dobra, to idziemy śpieszę odciąć tą flagę, może pójdziemy. Jak widzę, że tu w każdym jest w innym miejscu coś. Kurwa, czy ja mogę odciąć tę flagę, czy tak nie za bardzo? Dobra, przetnij, odetnij. Znowu mi spierdoli gościu. No i załatwiony. Teraz tylko zapasy muszę zniszczyć. Tak, a rzeczywiście każde zapasy są w innym miejscu znowu. Więc pójdziemy sobie, czekajcie, bo muszę tutaj to zrobić tak, żeby... Co, pójdziemy tu. To jeszcze muszę sobie, o. Idziemy pierwszy tutaj. To jeszcze w międzyczasie możemy sobie znaleźć, o. Może tu coś ciekawego będzie, no chyba nie za bardzo. Ale przejść się można. Kurde, ale to typów dużo jest. Zobacz, co się tu nam zbierało teraz. Nie wiem, czy tego uratować. No weź tę maskę przeciwgazową. O kurwa, ten dostał szału. Taki spokojny się wydawał, nie? Dostał szału i coś odpierdzieliło. Kurde. Jak tam? Aha, to jest tu poza tym. Okej. Ale miejsce wymyśleli. No tylko jak ja teraz tu z powrotem wejdę. Kurde. Dobra, zostały jeszcze dwa zapasy. Tylko trochę zrąbałem teraz, bo... Chyba wyjdę z tego pola, wiecie? No pewnie, że tak. Czekajcie, jak pójdę blisko tego. Może nie wyjdę. Nie chcę tego od początku robić. A chciałem zebrać ten mieczek i przy okazji, no widzicie. Muszę znowu płynąć tutaj od tej strony. Z 80 metrów. Które jest bliżej? Nie, one są tak samo mniej więcej odległości. Prosto. To jest trochę bliżej, co sobie zaznaczyłem. Idziemy tutaj. Ja się w ogóle zastanawiam, czy to już nie od razu nie strzelać z daleka. Odłamkowy, ciul. Się by to zastanawiał. Kurde, tak daleko nie dosięgnie. No i po wszystkim. No i tu się odblokowało, okej. Tylko, że nie mam teraz w ogóle już tych wybuchowych.
ale dobra. Nic nie zrobię. Tu się teraz ładnie odblokowało, to można popłynąć tutaj do BC. Ja muszę do statku dojść pierwsze. Statek mam tamtą stronę. Ty, co jest, gościu mnie atakuje? Przecież ja dopiero co wysławiłem to. Z rąk, odblokowałem to z rąk wroga. Czekajcie, tu jest takie pudełko, o. Na pewno te granaty w tych pudełkach przeważnie są. O, właśnie tutaj są te granaty. Przeważnie. No, są trzy granaty dumkowe. Zobaczcie, jeszcze więcej tego wszystkiego jest, bo oczywiście mi nie stać, a jeszcze zobaczymy tutaj, czy damy radę coś ulepszyć nasz stateczek, czy tak nie za bardzo. O, zobaczcie, ile tego mamy. Aż nie wiem, co ulepszyć pierwsze. Może tutaj magazyn na pociski moździerzowe może się przydać. Ja jednak tego moździerza często używam. Coś jeszcze? No nie, bo już drewna nie mam oczywiście. Amunicja moździerzowe najczęściej używam. Wygląd. Tu mnie nie stać już na takie rzeczy. No dobra. A poczekajcie, mogę sprzedać przecież ładunek, nie? O, na przykład tytoń mogę sprzedać, bo tytoń chyba nikogo nie interesuje. No i teraz będzie mnie stać na wygląd. Mi się wydaje, no pewnie, że mnie stać. Tylko po co mi takie czerwone żagle? No nie wiem w sumie. Nie tak używam takie żagle. No dobra. Trochę tam ulepszyliśmy, ale tylko magazyn w sumie, nie? Kule moździerzowe. Dobra, płyniemy tam do misji. Trochę jest daleko, ale myślę, że dopłyniemy chyba. Czekajcie, bo muszę wiedzieć teraz, co na pewno. Tak, w lewo. Się zastanawiałem, teraz co na dopłynąć. To w lewo powinniśmy przepłynąć tam jakoś. Dam radę, nie? Mi się przynajmniej wydaje. Muzyczka tutaj. No, płyń. Country was my good intent, but drinking strong whiskey like other damn fools, so I soon got transported back to Liverpool, singing row, row, buddies, row in Liverpool, duties that got us in tow. A smart Yankee packet lies out in the bay, awaiting a fair wind to get underway. With all of our sailors so sick and so sore, they drunk all their whiskey and can't get no more. Look what the wind just blew in. Hail and good morrow, gentlemen. Once again, Captain Cook's resourcefulness has served us well. I have located the man you were seeking. Adewale. Exactly. He was last seen in the French fort not 2 leagues from here along the river. What would that scallywag be doing in a French fort? Refitting his vessel, I suppose, after Louisbourg. Thank you, Master Cook. We'll take it from here. Farewell and Godspeed, gentlemen. The fort's just up ahead. Good. Let us continue onward. And catch the wind! Spread those sheets! Crowd it up!
things for service. What is back to it here? That makes no sense. Those rivers barely have enough draft for an ocean-going vessel. It should be nearly impossible to maneuver. Maneuverability is hardly the point. Well, I don't intend to find out the point. Let's stay out of her way. We can find our way around her. Just keep to the smaller rivers where she can't follow. And do try to remain unseen. We don't want to attract unwanted attention. Why would the French bring such a ship inland? As the war is drawing to its close, they're becoming desperate. They'll expend any efforts to gain firepower. No offense to Captain Cook, but that navy has more firepower than any I've had the pleasure of meeting. It's not really my type. Ah, but the French ones can have a certain charm. Did I ever tell you the story of Madame Grenette? That wasn't true. Right, point out. Sail on! So what's the plan? Find the fort? Foolhardy to simply storm that fort. Aye. We need to know what we're up against. I can take care of that. Indeed. Let's find a safe place to dock. Hold up! I'll go to the fort. Find out what Adewale's doing there. Keep the Morgan close, I'll keep her close, and I'll keep her safe. Good luck, sir. I make my own luck. Master Kenway. Yeah, let's go!
parler. Oh, hé, l'ami, je peux pas te faire ça ici. Templar sent their dog after me. Time to test your mettle, champ. Captain, help the man's getting away. If only he'd stand still and fight me. Adumale is facing you on his own, attacking the battle. And on the ship, he is most indeed. He's beached his ship! A novel tactic. He's saving his crew. No. He's making a last stand. Let's not disappoint him. I will take the high ground and provide a distraction. Find another way. Right there! Time to die! Forgive me, Adewale. You dare beg forgiveness, child? Hell welcomes traitors like you. Then I go there proudly, knowing I have done right. It does not matter. Achilles already has what he needs. I will kill every last man who defends him if I must. Not let him succeed. You have become a monster, Sheik. Perhaps I have. Come.
At this point, the war's not really over, but the French have lost their momentum in the colonies. The Templars can now focus entirely on the Assassins. They still have hundreds of men working for them in New York. Let us see what role Shay plays. What is our progress on the precursor matter? We are gathering ships and supplies, but it is difficult without a specific destination. My man can help. I have enough to spare for a crew as well, Chevalier. Hope has found a way to reproduce Master Franklin's experiment. We'll soon uncover the next precursor site. And you're confident you can do this? I am a keen observer, Mentor. The device will be ready shortly. Very good. Keep me apprised. We've yet to find where Hope is hiding. And most criminals in New York report to her now. I better find the Grand Master. Dobra, kończymy ten odcinek. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć, popatki, pa, pa.